Jaki rozpierdziel na czacie. Każdy chce inny samochód. Co ja mam zrobić teraz? Z trzeciego roku, żeby zrobić tego sedana, tak? A tak się składa, że mam ten samochód. C63 na draga oszalałeś? Przecież te Mercedesy bardziej pierdzą niż jadą. Zobaczmy tutaj. No nie, no tutaj musimy już wsadzić coś dużego. O! I to jest konkret! To jest konkret! Możemy tu nawet V10 wpierdzielić, kurde. Ale zobaczcie, ja ten samochód zrobiłem na maksa, na seryjnym silniku i on fajnie brzmi. Ale my do tego samochodu zrobimy... No właśnie, wydaje mi się, że V10 5-litrowa będzie do dupy brzmieć, a V8 6-litrowa będzie lepiej. Ale dużo osób pisze V10, więc chyba V10 wygrywa. V10, V8, V10, V8... Nie no, V10 widzę, że wygrywają. Wygrywają V10. Ale uszy wam wybuchną, gwarantuję wam to. To nie będzie dźwięk Audi. V10, przypominam, to nie będzie ładny dźwięk, coś tak czuję. Chociaż z drugiej strony to Audi, a Audi są naprawdę bardzo fajnie zrobione w tej grze. No posłuchajmy. Ej, no nie jest źle! Myślałem, że będzie gorzej. O kuś. Jaki szaleniec. A tu jest w okolicy jakiś drag. No nieźle. Dobrze, tu mamy taki sobie zwykły wyścig drag. Nie wiem, czy ktoś dobije, ale chyba powinien dobić. O proszę, ktoś z Biku zrobił sobie RS6 na drag chyba. Także on robi te same samochody co ja, fajnie. Dobra, spróbujmy, no. O, GTR mnie tutaj ciśnie. I Charger, nie, co nie jest Charger, co to było? Ja już zapomniałem, jak się nazywał. Roadrunner? Chyba to był Roadrunner. Nie, Dodge Dart. Dodge Dart. I zobaczcie, Dodge Dart. Tylko jak się uporał z tym, ze startem, to już potem pocisnął. Ale ta RS6 jest gorsza od RS4, nie? No, nie znam osoby, która by powiedziała, że V10 brzmi lepiej od V8. GUS jest jeden, tylko V8. Słucham, czy to Audi, czy BMW. No właśnie V10. A może rzeczywiście spróbowalibyśmy tej V8. Może lepiej by było. Ale zanim weźmiemy tą V8, to może weźmy sobie, zobaczmy, czy damy radę na tym silniku osiągnąć 400 km na godzinę, tak lekko. Tu mamy niedaleko autostradę, więc możemy sobie to przetestować, ok? Bo jestem ciekawy, wydaje mi się, że że V10 lepiej osiągają tą prędkość maksymalną. W tym wypadku według symulacji wyszło 419 chyba km na godzinę, więc teraz... Teraz to Audi brzmi jak Gallardo, nie? Gallardo chyba też miało w ofercie... Znaczy no, Lamborghini miało Gallardo w ofercie z silnikami V10, zdaje się. Sorry, że tak się rozbijam, ale te opony dragowe nie nadają się do skręcania zbytnio. Dobra. Posłuchajmy ze środka, jak to brzmi. No jak Lambo, kurde. Ooo, tutaj na zakrętach może być trudno. No, kurde, RS4 lepiej przyspieszała. A tutaj to, zobaczcie, 350 i kaplica. Nic się nie dzieje praktycznie. Ale z czwórką byśmy już tu mieli 380. Także nie ma opcji. Nie ma opcji. Tutaj tylko V8. Okej, nie mamy wymaksowanego samochodu w klasie S1. Mamy za to większą wagę i mniej mocy. Ale za to będzie lepszy dźwięk, więc no zobaczymy.
Dobre, dobre, zobaczmy. Tutaj musimy na pewno biegi inaczej ustawić. No, to jest za duża kobyła na dragi chyba. Dawaj S1 na drag. Możemy spróbować. Nie wiem, czy tam będziemy mogli jakiś konkretny silnik wstawić. Ale posłuchajcie, jak brzmi. No brzmi na pewno lepiej. Dla was to tylko wziąć Audi do wszystkiego. Wyścigi, dragi, drifty, wszystko Audi, nie? Co wy z tym Audi macie? Ja nie wiem. Jeszcze offroad, tak, jeszcze offroad możemy zrobić na Audice. Ale Audice na offroad żadnej nie mam. To może właśnie tą RS3 zrobię na offroad. Weź AMG. Wow, no zdecydowanie lepiej brzmi niż ten. Niż V10, no kurde. Chyba tutaj nie ma niespodzianki, nie? Na skok to ten mały pypek zrobić. Znaczy jechać nim. No, ten mały cip, mów poprawnie, a nie. Dobra, zobaczymy teraz, co się stanie. Okej. Okay. Dawaj BMW. Walić grupę wag. O proszę, mały cip się pojawił. Patrzcie na to. Jak go rzuca, nie? O, ja go pcham! Kurde, to nie jest ten z przenikaniem. What the fuck, co to było? Widzieliście to? O kurde. No i tutaj sobie tak przetestowaliśmy, tak sobie przetestowaliśmy ten samochód. Pil prawie wygrał wyścig, kurde. Ja pierdolę. Co tu się odwala? Bugatti na drag. Właśnie, nikt nie ma jeszcze Bugatti, nie? Ale Bugatti w tej klasie nie da się mieć. Trzeba by było mieć klasę S2. A do S2 ja tego samochodu no, nie chcę wpakować, bo tam sobie totalnie nie poradzi. Tutaj nie poleci. Chociaż może. Na V8 się lepiej rozpędza przy wyższych prędkościach. To bardzo ciekawe. No i dobra. PVP. Teraz weźmiemy sobie przenikanie. Ciekawe, czy ktoś tutaj weźmie teraz tego malutkiego. Wow, ten charger jest mocny. Rzuca tego chargera, patrzcie. O kurde, mnie też rzuca. Charger się rozbił. Coś tam poleciało z boku. Chyba właśnie Mustang. No, Mustang ładnie poszedł. 360. 70. Muszę zwolnić. O, shit. Ledwo się zmieściłem. Co się stało z Mustangiem? What the fuck? Co się stało? No i tak wygląda, czyli RS6 nie za bardzo. Mustanga wywaliło chyba, albo nie wiem, co się z nim stało. Bo zlagował się w pewnym momencie, aby wygrał spokojnie. No i ta RS6, raczej RS4 była lepsza, nie? Mi się teren nie zdążył wczytywać. Dawider, który jechał Mustangiem, mówi, że mu się teren doczytywał, nie zdążył się doczytać na czas i go zlagowało do tyłu, czyli miał takiego laga sprzętowego.
O kurde, wiem jak to jest. Ja tak miałem w Forzie Horizon 3, jak była źle zoptymalizowana pod ten, pod pecety na początku. Były takie, że ciężko było ją w ogóle uruchomić. Trzeba było na przykład wyłączać dostęp do mikrofonu dla tej aplikacji, żeby można było ją w ogóle włączyć. Takie abstrakcje były. Ale w tej Forzie jest dużo lepiej. Tylko jeszcze te kwestie chyba multiplayerowe nie za dobrze działają. Co to nam się tu wylosowało? Patrzcie co za motherfucker. Będziemy mieli nowy samochód do szukania ukrytych samochodów.